Cześć, cześć, siemanko, ze strony Zaxy Game. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić właśnie taką klawiaturkę, którą ja mam. Chodzi tu o motyw tej klawiatury. Także zapraszam was do oglądania. Na początku wchodzimy w sklep Play. Wpisujemy sobie board. O kurde. Keyboard. Cyk. Wchodzimy, instalujemy, jeszcze nie macie, jak w macie, wychodzimy, wchodzimy w ustawienia, wprowadzanie, wpisujemy i tutaj dajemy zarządzaj klawiaturami. Jak nie macie zaznaczone, to zaznaczacie board, dajecie ustawienia, tu język, ustawiacie sobie polski QWERTY, jak wolicie, ale najlepiej, ja mam polski QWERTY, tu mam jakieś preferencje. Chcecie, możecie zobaczyć moje, jakie mam. Cyk. Korektę jeszcze wam pokażę. Tu sobie włączacie schowek, bo nie będzie wam ten pokaz. Jak na przykład sobie coś zapiszecie, to nie będzie wam później ten tak średnio, a tu macie, jak coś skopiujecie, to wam pokażę nawet poprzednie jeszcze to skopiowaliście. Ale żeby interesuje nas zdjęcie, to wchodzimy w motyw. Tu mamy jakieś motywy do pobrania sobie, ale nas interesuje swój. Dajemy sobie ten plusik. Wybieramy jakieś zdjęcie z galerii, może być dla mnie to. I właśnie o, na przykład to. Zastosuj. I mamy tą klawiaturę. Tu są moje ostatnie zapamiętane. Cyk. A to jest moja. I teraz wam pokażę jeszcze, jak chcecie na przykład mieć tą, co ja mam, klawiaturę. Znaczy zdjęcie. A możemy sobie na przykład wpisać Fortnite. Zdjęcia. Grafika. No i tu sobie wybieracie jakieś, co chcecie. Możemy sobie w tapety wejść. O, to na przykład. Cyk. Pobierz obraz. I teraz sobie wchodzimy do tej klawiaturki. Motyw, plusik. I tu sobie dajecie to. Cyk. Gotowe. Jakąś jasność dajecie, jaką wolicie. Krawędzie klawiszy możecie odznaczyć, możecie mieć, zależy jak wolicie. Dajcie zastosuj. I mamy klawiaturkę właśnie. Jeszcze wam tu pokażę. Cyk. I mamy klawiaturkę swoją. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Siema.